Jackie Chan to istna klasyka kina akcji. Zasłynął z tego, że sam wykonuje swoje akcje kaskaderskie i ze swoich umiejętności sztuk walki. Teraz możemy się poczuć prawie tak jak on za sprawą gry Sifu. Czy jednak gra opierająca się tylko na sztukach walki nie nudzi? Cała historia zaczyna się od sytuacji, w której główny bohater jako dziecko chowa się w szafie. Jego ojciec walczy na śmierć i życie ze swoim uczniem. Jakie są motywacje tego ucznia, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że pokonał on swojego Sifu. Nie zrobił tego jednak sam. W dotarciu do celu pomogli mu jego podwładni. Jako że głównemu bohaterowi udało się przetrwać masakrę, postanawia on zemścić się na oprawcach. Przez 8 lat ćwiczy i w wieku 20 lat zaczyna wdrażać swój plan w życie. Wie, gdzie znaleźć pierwszego z oprawców i liczy, że po drodze do niego znajdzie poszlaki prowadzące do kolejnych z nich. Cała gra opiera się na systemie walki wręcz. Rozwijamy naszą postać, zbierając punkty doświadczenia. Im lepiej się bijemy, tym więcej punktów zbieramy. Za ich pomocą odblokowujemy kolejne umiejętności. Niestety, w momencie gdy zaczynamy od nowa, w momencie porażki, należy od nowa zbierać także punkty doświadczenia i umiejętności. Istnieje także szansa, aby zachować te umiejętności z gry na grę. Wystarczy zainwestować w nie 6 razy tyle punktów, ile trzeba użyć na samo odblokowanie. Samo to wymaga bardzo dużo czasu. Dodatkowo opanowanie wymaga co najmniej drugie tyle. W Sifu ciekawą rzeczą jest fakt, że gdy poniesiemy porażkę w walce, nasza postać się starzeje. Jeśli osiągnie wiek, w którym już nie jest w stanie walczyć, gra się kończy, a my zaczynamy od początku. W takiej sytuacji zdecydowanie przydaje się odblokowywać umiejętności 6-krotnie. Warto dodać, że podczas starzenia się spada wytrzymałość głównego bohatera, jednocześnie jednak rośnie jego siła. Są zatem zarówno plusy, jak i minusy starzenia się głównej postaci. Moja ocena tego tytułu to 7,5 na 10. Grafika i udźwiękowienie tytułu naprawdę zasługują na pochwałę. Genialnie podkręcają imersję i zwiększają wrażenia płynące z tytułu. Mimo że fabuła jest tutaj na naprawdę podstawowym poziomie, to nietypowe podejście do pojedynków oraz porażek sprawiają, że tytuł wyróżnia się na tle innych bijatyk. Sifu wymaga sporo czasu, aby ten tytuł ogarnąć. Ale jeśli ktoś poświęci ten czas i zainwestuje go w szlifowanie swoich umiejętności, spędzi z tytułem naprawdę wiele godzin świetnej zabawy, jednocześnie rozwijając swoją postać, własne umiejętności i odkrywając kolejne fragmenty fabuły poukrywane w świecie gry. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, aby nie pominąć żadnych kolejnych materiałów. Zapraszam także do siebie na Instagrama, TikToka oraz Twitcha. Linki w opisie.